Minął czas opowiadania bajek o tym, jak to nie oddamy ani centa za jakieś niesłusznie naliczane kary wymyślone przez Unię Europejską. To jest brutalna prawda o tym, jak polski rząd traktuje poważne instytucje. Myślę tutaj o Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, a także o Komisji Europejskiej i o Radzie. Wszyscy wiedzieliśmy, że za niewykonywanie wyroków grożą kary. Te kary zostały właśnie pobrane w pierwszej racie, a województwo kujawsko-pomorskie, które reprezentujemy wspólnie, stało się jego pierwszą ofiarą. 30 milionów euro wczoraj potrąconych przez Komisję Europejską oznacza dla województwa kujawsko-pomorskiego obniżenie wpływu o 15 milionów. To jest proste pytanie. Panie premierze Morawiecki, czy pan wysłał odwołanie od tej decyzji? Bo tych zapowiedzi słyszeliśmy mnóstwo. Natomiast efektów waszego działania nie widać. Widać tylko te negatywne, czyli zaniechania. Szanowni państwo, tu jak w soczewce skupia się nieudolność tego rządu, jak w soczewce widać, jak ten rząd z premierem na czele kłamie, jak w soczewce widać, że poprzez działania tego rządu tracimy realne pieniądze. Te pieniądze, które powinny trafiać do regionów, niestety nie będą trafiały. Wszyscy za to zapłacą. Każdy obywatel dzisiaj jest kujawsko-pomorskie, jutro będzie warmińsko-mazurskie i będą kolejne województwa. Ten rząd poprzez swój upór, poprzez swoją wojnę z Unią Europejską doprowadził do sytuacji, w której należne nam środki europejskie są marnotrawione, są tracone i są nie do odzyskania. Zadajemy publicznie pytanie, gdzie są parlamentarzyści PiS-u z województwa kujawsko-pomorskiego. Dlaczego tak bezradnie przyglądają się, jak rząd okrada tak naprawdę i mieszkańców naszego województwa? Zresztą to nie jest pierwszy przypadek, gdzie PiS w sposób absolutnie cyniczny i w sposób przedmiotowy traktuje mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego. Wszyscy mamy w pamięci niedawne wydarzenia, jak premier Morawiecki próbował tak naprawdę przehandlować wyjątkowy zabytek, który znajduje się w toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej, tylko po to, żeby utrzymać dobre relacje z Wiktorem Orbanem. To wszystko się dzieje na oczach mieszkańców kujawsko-pomorskiego, a posłowie PiS-u milczą w tej sprawie. Nie podejmują jakichkolwiek działań, starań, wyjaśnień, chowają głowę w piasek jak strusie i biernie przyglądają się, jak kujawsko-pomorskie jest po prostu przez ten rząd degradowane. Szanowni państwo, należy podkreślić to w sposób jednoznaczny. PiS okłamał Polaków, twierdząc, że nie zapłacimy ani euro kary. PiS okłamał Polaków, twierdząc, że żadne pieniądze nie zostaną zabrane. PiS okradł dzisiaj 2 miliony mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 2 miliony zostało dzisiaj okradzione w sposób bezpośredni przez nieudolną politykę Prawa i Sprawiedliwości, przez pójście na wojnę z Unią Europejską. Te 2 miliony w ramach regionalnego programu operacyjnego stworzyłoby możliwość rozwoju naszego województwa. To dzięki panu, panie Morawiecki, to województwo będzie się zwijało. To dzięki pańskiej nieudolnej polityce okradł pan mieszkańców naszego województwa. Wstyd.